widzisz? Zabijam potwory. Witam was bardzo serdecznie. Małe ogłoszenie parafialne. Słuchajcie, robiłem zlecenie Leśnica z wami. Tak, myślałem. Niestety nie nagrało mi się. Nie wiem, coś zawiódł program, po prostu nie odpalił się, a ja tego nie zauważyłem. Próbowałem znaleźć wcześniejsze zapisy. No niestety nie udało mi się. A to dlatego, że ten odcinek nagrywam trochę później, a to, że się nie nagrało, dowiedziałem się teraz, jak zacząłem nagrywać ten. Po prostu tamte zacząłem pliki przeglądać i nie mam nagranego, więc przepraszam was najmocniej, najserdeczniej, ale nie zobaczycie mojej ciężkiej walki z Leśnicą, a była naprawdę ciężka i naprawdę długa. Chociaż może nawet dobrze, że nie zobaczycie, bo jakoś mi tam nie za bardzo szło. Bestie zdecyduje się na walkę z Kowalem. Na zwycięzcę czeka nagroda. O, zrobimy sobie właśnie walkę z Kowalem, a potem pokażę wam zresztą. No co tam? O, tu Kowal. No co tam? Ale gdzie jest tutaj mistrz tej imprezy? Ja bym chciał wiedzieć. Patrz, tak nie. Tutaj nie. Tutaj nie. O, tutaj, dobra. Wyglądasz mi na tęgiego zabijakę. Nadałbyś się do naszego turnieju. Można się obłowić, no i można skuć gryje w siuro. Zgłaszasz się? Tak. Jestem gotów do walki. Ludziska! Za chwilę będzie można obstawić mordobicie! Wiedźmin zmierzy się z Kowalem, który skuje mu mordę jak sztabę rozgrzanego żelaza! No dobra. Próbujmy go pokonać. No, coś tam wychodzi niby. Zobaczymy na ile. Kowal nie za bardzo tutaj wychodzi, a mnie udało się go pokonać. Masz szansę na mistrza. Jeśli chcesz zmierzyć się z aktualnym mistrzem, to jedź do Wrońców i spytaj o sierżanta. A wiecie, że pojadę? Pewnie, że pojadę. Dobra, słuchajcie. Widzimy się we Wrońcach. Jadę do tego sierżanta. Próbuję, zobaczę, co tam się będzie działo. Zobaczymy po prostu, nie? Idę tak sobie, idę do tych Wrońców. A tutaj... O! Zatańczmy. Jacyś złoczyńcy. Więc ja jako obrońca uciśnionych postanowiłem z nimi chwilę powalczyć. O. O, tam. Dużo obiecujesz, ale niewiele z tego wynika, kochany. A chodź, chodź, chodź. Chodź, cip, cip. Dobra. To żeśmy pokonali. No tam, no ja wiem. Tutaj jest gościu, którego o, chciałem właśnie ziupnąć. Tak jest.
Acz tarcze im pomagają. Muszę się na chwilę tutaj powstrzymać. Jeszcze kawałek. O, i teraz na przykład byłoby dużo prościej. Na przykład, kurde, dałem się trafić jak dzieciak. O. Chodź, chodź. Pięknie. Dobra, słuchajcie, zapiszę, zamedytuję. Zapisałem. Polatamy, pozbieramy tutaj te wszystkie rzeczy, chociaż dziwi mnie, że jeszcze nie jest uwolniona. O, mamy kluczyk. Nie jest uwolnione to miejsce, nie jest uwolniona ta wioska. Przecież powinna być, tak? Bo to jakaś wioska, tak? Czy jakieś miejsce obroniłem. Tak się, kurde, zastanawiam, czy czasami to nie jest tak, że tutaj jeszcze będą jacyś żołnierze. Kurde, patrz! Wlazłem w takie drzewo i nie mogę wyjść. Tutaj, teraz... Tutaj. No dobra. Będziemy to przeszukiwać, nie? Zobaczymy, co tutaj takiego dobrego mamy. Wiecie co, ja tutaj zaraz przyjdę. Ja tutaj za chwilę przyjdę. Okej. Okay. Mamy go uwolnić. Boję się po prostu, że go uwolnię. Przyjdą jacyś zaraz żołnierze, coś tam. Będzie problem, nie? Będzie kłopot, żebym cokolwiek podniósł, tak? Się wziąłem pod palikę. To tylko ja tak potrafię, nie? Wiadomo, to wygląda. No dobra, tego... Tutaj już nic nie ma, tutaj już nic nie ma. Dobra, skoro nie ma... No nie, nie, nie ma, no nie. To jak nie ma, no to... Chcę ciebie teraz, stary, pouwalniać tylko. Przeczytajmy. Dobra, wydaje mi się... że możemy go uwolnić. Dzięki, Wiedźminie. Zajdźcie no kiedy do Jawornika, do mojej kuźni. A dam coś w podzięce. Do Jawornika powiadasz, tak? Dzięki, Wiedźminie. Zajdźcie no kiedy do Jawornika, do mojej kuźni. A dam coś w podzięce. Dobra. Próbujemy. Pędzę dalej, tak jak mówiłem, do tego Velen, do, no te pięści po prostu zrobimy, nie? Jestem w tej chwili tutaj, a muszę być tutaj. Kurde, że ja nie mam żadnego znacznika, patrz. No najlepiej to by mi było do Zalipia polecieć i tam się przedostać. Chyba najprościej, nie? Dobra, czekajcie. Tam jest most. Wspaniale. Dobra, zobaczymy, czy nas przepuszczą. W chwili. Ponoć kobiety z północy myją się raz na kwartał, prawda to? A to im mogłem to dmuchnąć. Spadł na nich, choć wspomożycielką czci nie okazywali. Nie mówcie już nic. To bardzo dziwne, że tutaj tego nie ma. To jest dziwne. Dlatego ja tutaj zejdę i zobaczę. Nie, no nie ma.
kudły masa faru gielne. Ja sobie zbiorę tę roślinkę, bo jak już tu jestem. A jednak jest skrzyneczka, czekaj. Czasami jak się wlizie do wody, to lepiej widać, wiecie? Ja bym tego w życiu nie zauważył. O! Jakiś tam spirytusik. No i dobra. Mamy to załatwione. Ale nie widzę też sensu, żebym gonił to z kapcia. Naprzód. Dobra, słuchajcie, dojeżdżamy już do Wrońców. Jestem praktycznie przed samym kasztelem, to znaczy wjeżdżamy do wioski. Lecimy do tego sierżanta, gdzie on jest? Tutaj. Tutaj nie. Oho. No, okej. O, Wiedźmin, witaj. Barona nie ma. Wyjechał dla żony z Nahora szukać. Wiem. Widziałeś, co się dzieje na podzamczu? No co? Baron zostawił mi dowództwo. To kazałem ludziom porządek zaprowadzić. Zamiast tego kradną i mordują. Bo to jest nowy porządek. Czy ci się to podoba, czy nie? Ciekawie, ale chwila, moment, mieliśmy go jakoś pokonać tutaj, nie? Na mordobiciu. W końcu znalazł się godny przeciwnik dla sierżanta. Zwycięzca walki zostanie mistrzem Welen. Przynajmniej ja bym tak zrobił. Siły na kaźń zachowa. Dobra, idę do mistrza tutaj. Wiedźmin pobił wszystkich. Jestem gotów. O. Spójrzcie, kogo tu mamy. Barona już nie ma, ale interes się kręci. Teraz to nawet więcej luda przychodzi. Zaczynajmy. No chodź. No dobra, zobaczmy. To tutaj się uda. No, ile mam czekać? O kurde. No, uda się czy... Patrz, mam go tak w takim trochę kozim rogu. Może się jakoś to uda zwyciężyć. Ach! No tak powiem, nie było takie mega proste, nie? Ależ to była walka! Ogłaszam wszemi wobec, że Wiedźmin pokonał sierżanta i został mistrzem Welen! Jeżeli ci mało walk, to możesz znaleźć godnych przeciwników w Nowigradzie i na wyspach Skellige. Może bym tak stała, po to posłała. A wy białogłosy, co się tak kręcicie? Krwawy baron wie o was? Ludzi nie wkurwiasz tym białym ryjem? Okej, okay, dobrze. Jeszcze raz spróbuję do niego podejść. No da jak fiut. Aha. Czyli to już... Koniec. Szczęść Boże! No to dobra. Słuchajcie. Lecę dalej. Mamy sprawdzić, co zabija we mgle, więc nie traćmy czasu. Cholera by was wszystkich.
Jestem na krzywuchowych moszarach. Otwór z bagien jest już tuż. Już gdzieś tu. Konia nie będę wzywał, bo to jest bez sensu. Po tych bagnach to my tutaj nigdzie nie dotrzemy. Czekaj, no ja powinienem iść w tamtym kierunku, o ile się nie mylę. Kurde, no jak, no idę tak jak mi te kropki wskazują i one mnie strasznie gubią. O matko. Chciałem zobaczyć, co to za potwór, a nie walczyć z jakimiś utopcami. Patrzcie, no zablokował mi się. Kurde, czasami wiedźmak się blokuje, nie wiem dlaczego. Od czasu do czasu. Czy to jest miejsce, czy... Nie wiem. W sumie to nie wiem. Dobra. Lecimy cały czas na tego potwora, którego mielibyśmy tutaj spotkać. Co to za potwór, nie mam kompletnie pojęcia. Stawiam, że to mglak, skoro zabija we mgle. Ale... pewności żadnych nie mam. Nie lubisz zęba, co? Okej. Zabity. Może pieczyste z utopca. Tam są. Jeszcze. Potworzyska. Czekaj, tutaj coś było. Chwila, moment. A sobie w niego. Aha, tutaj jestem, chodź. No co? Aha. Pięknie, pięknie, nie żyjesz, ale nie mam z was kompletnie nic, tylko jednego znajdźka. No dobra. Założył iluzję. Okej. Ślady pazurów są różne, czyli żeruje tu kilka osobników. Kilka czego? Kurde no. To roślin, a? Tropy były ukryte magią. Robi się ciekawie. No właśnie. Jest bardzo ciekawe, że... Ciekawe. To jeszcze mnie nie było. A to oznacza znajdźkę. O kurde, tam jest znajdźka. Znajdziek tam jest, no. Chodź. Nawet nie zdążył wyciągnąć broni. Potwór musiał uderzyć z ukrycia. Wygląda na to, że mam do czynienia ze starym mglakiem, który chowa się za iluzją. Stawiałem na mglaka i to chyba będzie mglak. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie.
Ale taki obszar mi dali, kurde, do przeszukania, że daj spokój, nie? Aha, tu już jest koniec, granica tego obszaru. Wracamy. Coś tu jest. Gdzie ten artefakt od Kairy? Zaraz, zaraz. Coś tu jest? Powinienem użyć oka Nehalenia. To dobra. Zejdźmy tutaj, tylko zapiszę. Dobra, idziemy. Dobra, z ekwipunku wychodzi jeszcze na to, że biorę na te trupojady. Odbicie obrażeń. Zobaczymy czarną krew. Księżycowy Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, nie widzę powodu, żeby odwlekać to w czasie. Lecimy. Zobaczymy, co mglak potrafi. Z mglakami jest taki kłopot, że one cały czas znikają, cały czas pojawiają się w takich, kurde, nieoczekiwanych miejscach. Długo ukrywają się we mgle. No, nie są prostymi przeciwnikami. Nie należą do moich ulubionych. I są brzydkie. No, mordę ma strasznie zniekształconą. O kurde, dawaj Geralt. Stary. O. O, gdzie on jest? O. Dobra. Tutaj na razie tak. Czekaj, miałem sobie zamienić na tą bombę, a ja tutaj nie mam tej bomby wcale. Księżycowy pył. To chyba był księżycowy pył. Hihi. One chyba tego nie lubią, tak? Dobra, nieważne. Ale nic mu to nie dało. Nic mu tam jakiejś wielkiej krzywdy mu to też nie wyrządziło. No, uciekaj. Kurde, ale mnie załatwił teraz. Na cacy, powiem. Uczciwie. Kurde, no dawaj, lecz się, lecz. Lecz się szybko. Lecz się, lecz, 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 lecz. Szybko się lecz. Stary. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, lecimy. Próbujemy. Zobaczymy, co nam to da. Kurde. O, unik. Piękny zrobił unik. O, no, 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 no. A? Takie, powiem wam, takie trochę głaskanie tego potwora, ale on ma bardzo silne jak dla mnie uderzenie. Poziom też ma wcale nie taki mały. Kurczę. Uciekaj, 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 stary. Bo on teraz będzie pewnie walczył jak wściekły. Okej. Pięknie. Udało się. Teraz trofeum. Należy nam się to trofeum, naprawdę zdobyte
uczciwie, w uczciwej, ciężkiej walce. Przeszukajmy te pomieszczenia, bo tu powinno coś być. Wydaje mi się, że on tak sobie tutaj nie był. Bez sensu, nie? Aha, tu jest jakieś wyjście. To nas na razie nie interesuje. Chwila. Momencik. Zapiszę i zobaczę, co ja tutaj mogę badać. Dobra, możemy sobie tutaj łazić, grzebać. Tam niczego nie znajdziemy. No kurde, on musiał na czymś... Przecież tutaj coś musiało być, nie? Nie chce mi się kompletnie wierzyć. Patrz. No nie mogę nic znaleźć. Tutaj są jakieś zwłoki rycerza. Ale nie ma żadnej znajdźki. Weź. Co to za bzdura jest? Czekaj. No nie wierzę, że tutaj biliśmy się i nic kompletnie nie ma. Nie mogę w to po prostu uwierzyć. Trochę mi się to nierealne wydaje. Patrz, znalazłem. Haha, mam. Czekaj. Dobra, buty. Dobra, cech niedźwiedzia. Znaleziony mieczyk. Kurde, popatrz. Tutaj coś jeszcze jest. Wiedziałem, że on czegoś pilnuje. Wiedziałem. Ale z jakiegoś powodu, kurde, powiem wam, nie mogłem tego znaleźć. Kompletnie. W ogóle. Patrz, jeszcze tutaj. No, jednak były znajdźki. Dobra, lecimy po nagrodę. To jest daleko i niedaleko. Zależy jak na to patrzeć. Po nagrodę podejrzewam, że też będziemy musieli z kimś powalczyć. Trochę mi się tak nie wydaje, żeby lecieć przez welem i nie trafić na potwora. Czekajcie, tędy. Dobra. To są krzywuchowe moczary tutaj. Zawsze coś się dzieje, zawsze ktoś jest. Zawsze jakaś menda tutaj lata. Tu. Dobra, tutaj. W porządku. Tędy. Ciekawy jestem, czy konie bym tędy się przedostał. Chyba nie. Co to za łódki? Jakie łódki? Czekaj. Jakie to są łódki? Widziałeś to? Chyba ta łódka, co... Dobra, nieważne. Nie mogę teraz podskoczyć. Temacie. Dawaj. Trochę też dziwne, że w wodzie, jak jesteś do pasa, nie możesz skakać. Trochę bzdura, ale... O, teraz mogłem. Tutaj miałem się zgłosić po nagrodę. Zaraz z tobą pogadam, stary, tylko tutaj znajdźki są. Hehe. Panie, uważajcie. Patrz. Bo na bagnach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. Upokonałem. Potwór zabity, mgła się rozwiała. Ha, to się we wsi ucieszą. No, zasłużyliście na nagrodę. Proszę, i szerokiej drogi.
Skoro tak mówicie, obywatelu, bardzo fajne znajdźki. Nie chcemy cię bić, no co ty? Po co miałbym cię bić? Za co? Bo kurde, stąd wrócić będzie trochę lipa. Zobaczcie, jesteśmy... Od wszystkiego jest daleko. Kompletnie. Nie no, muszę się do znacznika wrócić. Bo to jest kompletnie bez sensu, żebym ja tutaj latał. No tak. Albo do łódek. Dobra, to ja polecę tutaj, do łódki. A tu jest strach normalnie cokolwiek chodzić, cokolwiek robić. Kurzone może. Dobra, zasiadamy. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, dopłynąłem do tego miejsca. To jest koło Kłomnicy, tutaj mam znaki. Ja tutaj kiedyś chyba byłem, tylko uciekałem stąd, dlatego że tutaj te stworki były ode mnie dużo silniejsze, takie mam wrażenie, bo w innym przypadku nie odkrywałbym znaku i nie uciekał, nie grzebiąc tutaj, bo tutaj widzę, jest nieprzegrzebane. No i tutaj jest jeszcze miejsce mocy. Chciałbym tam sobie zaczerpnąć, jeśli będę mógł, będzie mi to dane zrobić. O ile pamiętam, to są tutaj duchy, ale wiecie co, przygotuję się na te duchy, ale nie dam się pochlastać, że to duchy. Naprawdę nie pamiętam. Tak, to są duchy. Dobra, 13 poziom. Czyli będę miał z wami nie lada kłopot. Poczekaj, no przecież mamy dla was małą niespodziankę, prawda? Duszki lubiają niespodzianki, czy nie? Ach, kurde. Akurat się napatoczyłem. Patrz. No kurde, macham i nie mogę w nich trafić. Patrz. One jeszcze znikają czasem. O kurczę, widzisz? To ja nie wiedziałem. Dobra, to ja sobie tutaj się chwilę podleczę, o ile mogę. Biorę sobie ten na upiorki znowu. Dobrze, że to jest jakoś tak, że mogę tego brać ile chcę, bo w innym przypadku... Dobra. Dobra, postarajmy się coś tutaj, kurde, im krzywdę jakieś narobić. Patrz, bo duszki, no zamiast mnie przyjąć normalnie, to one akurat sobie wymyśliły, że... No. Chodź, chodź. Czyżby? Aha. No. No, uciekaj. Kurde. Czasem jest tak, że nie do końca mogę Geraldem tak na 100% zadziałać, jakbym chciał, wiecie?
Nie wiem, co jest. Czy to jest uwarunkowane tym, że się upiór zbliża? No nie wiem. Dobra, ja sobie tutaj pozbieram. Nie wiem dlaczego, ale mam mega wrażenie, że to jeszcze nie jest wszystko. Tak, i teraz muszę przeszukać to miejsce dokładnie, razem z wami zresztą, nie? Dobra, zapisałem, podleczyłem trochę bohatera, naszego Geralda, dzielnego wiedźmina. Polećmy pobadać. Bo tutaj mi się... O! Ktoś tu nie uwierzył w duchy. I proszę, jak to się skończyło. Ciekawe, co zabiło te wilki. To jest, powiem wam, ciekawe. Znaczy, skoro wilki tutaj leżą, to znaczy, że coś tutaj się kroi jeszcze grubego. Przecież ja ich nie zabijałem, tak? Lecę tutaj z powrotem. Ale tutaj niczego nie widzę. Powiem wam, nie ma tutaj dla mnie nic. Tam jest tylko roślinka. Tutaj tylko roślinka. Dobra, ja zapisuję. Dobra, i wejdziemy tutaj. Bo może tutaj będzie... O, żeż ty w mordę jeża. Czekaj, niespodziankę mam dla ciebie. Poczekaj. Zaraz powalczymy, poczekaj. Aha. No chodź, chodź. No chodź, chodź. Chodź tutaj. No. Poważnie? Po tobie? Dobra. Dobra, jest zapisane. To możemy działać. Tutaj jest roślinka. To ja nie. Okej. Zło jest złem. Mniejsze czy większe. Nie ma różnicy. Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale.